Jaki kanał, taki Wardęga? Tropimy skam w internecie, nie? Bro, według mnie... Ja już właśnie napisałem, że z bro, to już wiedziałem, że coś będzie zajebane na pewno komuś. Już był oskarżony przy świątecznym kawałku Wersow, czyli po prostu u niego to jest jak pośredni coś zajebać. Co to znaczy zainspirować się? Co według was? Czym może być inspiracja? Do jakiego stopnia może się posunąć inspiracja? Także będzie Fame 15, bro kontra tańca, kurwa. Dzień dobry, siemanko, cześć kochani. Po spektakularnym i olbrzymim, no może nie tak olbrzymim jak chcieliśmy, ale nie jest tak źle, dobra, nie będziemy sobie mówię ujmować. W sukcesie pierwszej części poszliśmy za ciosem. Oczywiście bierzemy pod uwagę wszystkie wasze komentarze i Tomek obiecał, że nie będzie już darł i mi przerywał tak często, więc będzie może dużo lepiej wam się to i przyjemniej oglądało. Obiecanki, cacanki. Dobrze, przygotowałeś jakieś materiały, o czym chcemy porozmawiać? Ja swoje przygotowałem. Tak, mój drogi kolego, jesteś mi winny 3 sesje u psychoterapeuty. Teraz oglądałem 3 godziny całą galę Prime. Ale to jest konferencja. Nie całą konferencję, całą! Tam jest 3 godziny, nie 2. Ale to musi być zryty beret, nie? Ciężko. Mamo, zabierz mnie stąd. Ja widziałem tylko skróty z EBEB, tą jedną prawidłową wersję, no i myślę, że w tych 14 minutach wszystko raczej fajnie nie było, więc ciekawe, czy mnie czymś zaskoczysz. Kurde, czym ci zaskoczę, no to pewnie, słuchaj, to nawet nie trzeba było oglądać, czy ja musiałem to obejrzeć, żeby wiedzieć, co to jest, to, bo takiego poziomu patologii to kurwa, to jest nie do opowiedzenia. Ale zacznijmy od początku w ogóle, sam początek, włodarz Don Casio, co o tym myślisz? Bo powiem ci, że ja przeprowadziłem delikatne, mój drogi, śledztwo tutaj, zaraz tu mamy też, moi drodzy, pokażemy, ale ja ci chciałem pokazać, prześwietliłem firmę Prime MMA. No i mój drogi, połączona jest oto takimi ludźmi, Bartosz Szuba, czyli jeden z współwłaścicieli Fenu. Tak. Kamil Birka, czyli jeden z współwłaścicieli Fenu znowu. To jest wszystko połączone. Tych dwóch ludzi są ze sobą połączeni. Jeżeli chodzi o głównych właścicieli, no to jest tak, jeśli chodzi o wspólników, 70 udziałów ma Marcin Birka, właśnie Kamil Marcin Birka ma 70% udziałów, Bartosz Szuba ma 30% udziałów. Jako prezes zarządu jest Tomasz Bezrąk. Mój drogi, nie widzę tu nigdzie Don Casio, Kasiusz Życiński, nie widzę tutaj, więc... Ja mam na to jakieś tam na temat swoje zdanie, znaczy, że... wydaje mi się, że jest wzięty tylko jako twarz, po prostu. I wzięty nie tak dawno, jakby się wszystkim zdawało. Mnie, to, jak mówię o samym wejściu, to było tak, było wow, bo tam nie wiadomo, jak zdejmą maskę, kto to był. I Kasiusz powiedział, od razu zaczęli od tego, że jak to udało się ukryć tak długo, a on powiedział, że zebrał z takich współpracowników, że dało się ukryć. Ja uważam, że nie. Dowiedział się 15 minut wcześniej. Dokładnie. Ty to ukryłeś dlatego, że wiesz to od pół godziny. Dokładnie. To zaraz komuś wygadał, bo to się nie da. Ty wiesz to od pół godziny, a nie wiesz to, a nie budowa. Ja uważam, że może nie pół godziny, ale on nie budował tej, ona została zbudowana i został znaleziony, o czym świadczy też, że wcześniej się były rozmowy z Febem i tak dalej, i nagle zostało to ucięte. Tak jest moje zdanie. Słuchaj, ja w ogóle dokopałem się do takich materiałów, dokopałem się do materiałów, przeglądałem YouTube'a i po prostu jest Amadeusz Ferrari, dostał podobną propozycję. Dostał taką propozycję bycia tym całym twarzą, włodarzem, ale że zrezygnował, no bo jest lojalny wobec Fame'u. Okazuje się, że podobną propozycję dostał też i samu. Więc no, szukali kogoś, Casio się zgodził, no. Tak mi się wydaje i to, słuchaj, nie oszukujmy się, nie było tak, że Casio to wymyślił, tak jak, co by nie mówić, Boxel z Golą mają też mniejszościowe udziały, ale to oni jakby wymyślili, oni się tutaj notariusza, później dobrali tamtych, ugadali się co do udziału, oni mieli pomysł, poszukali tylko gości, którzy to zainwestują, tak. Spotkali Krzyszka, spotkali Rafała i tak jest, no to był ich pomysł. A tutaj został złowiony, no był nawet nie nabór, jak powiedziałeś, tylko bardziej łapanka i Don Casio się akurat złowił, o czym świadczy, bo przebrnąłem przez to bagno. Przecież tam było kilka, przynajmniej jeden czy dwa, że zawodnik przyszedł i nie miał drugiego, tylko się podczas przy tym trójkątnym stole domawiali. Chcesz z nim, chcesz, no to dobra. Właśnie... Także to ogólnie wygląda na troszeczkę łapankę. Tam była jedna część konferencji, która no niestety nie mogła ujść mojej uwadze, bo występuje w niej dwóch moich byłych przeciwników było na tej samej, w tej samej w ogóle. W ostatnich 10 sekundach ten drugi przeciwnik wystąpił. Twój, tak się składa. A nie mówię o tym. A nie, ale było, ale Tybulski. Tybulski z moim byłym przeciwnikiem. Aha, ale tu... stali przy stoliku. Jezu, a mówisz o tym, Trybulski to jest ten, który ma Paweł bliźniaka. Tak, bracia, bliźniacy. A akurat, wiesz, powiem ci, że go polubiłem. Ale tu na tej konferencji to najgorzej go było. No ale właśnie wiesz, o co chodzi, bo on tam przyszedł i nie ma jak przeciwnika i tak naprawdę tak to wyglądało, no i też tak robił, no chciał tą walkę po prostu sobie to na siłę tak. Tam, tu ze Soroko, tu z, w ogóle Soroko mega sympatyczny, bo tak go polubiłem, żeby być szkoda gadać, nie znam gościa. Słuchajcie nas, mówiliśmy, że o nim usłyszymy i nagle... Już jest znowu i znowu się pojawia na naszym kanale.
I no i właśnie szukał, nie? Szukał Paweł po prostu, no, no tam, żeby tego przeciwnika i Murański. No Murański raczej, no wiadomo, obstrał zbroję przed nim i tak, pewnie długo, tak. długo jeszcze obstra. Znaczy problem pewnie Pawła Tyburskiego będzie taki, jak podobny jak ma Arab, że no ludzie po prostu nie chcą się z nimi bić, no gdzieś tam widzieli, że jest silny, że coś tam i a on nie jest, ma przeciwnika. Twoim zdaniem, no to, to jest gość, który już umie napierdalać. Tak, no jedno wiesz, no przegrałem z nim, no nie mówię tam różne czynniki, na tym mówię też to było 1,5 roku temu, więc mój poziom troszeczkę się od tego od tej pory zwiększył, ale no tak, no przegrałem, widzieli to wszyscy i myślę, że boją się z nim podejmować walki. Ludzie, no ja słyszałem o kilku propozycjach, dostali inni zawodnicy i odrzucili. To samo z Arabem. Arab wręcz, no teraz też próbuje Piotrusia Szeligę właśnie tutaj sprowokować do walki, powiedzmy, wjeżdża mu trochę po ambicji, no i tak to wygląda. A po, no wiesz co, to jest jakby zdanie twoje i poza tą konferencją, a mi chodziło o samo zachowanie go na konferencji, to było takie trochę w skrócie, weź ty za walkę, no nie chcesz, to ty, to z tobą pocisnę, sprowokuję, to może dasz mi tą walkę. I to było moim zdaniem po prostu, te rzeczy omawia się poza. Konferencja jest po to, żeby pewne rzeczy ogłaszać, a nie żeby kogoś prowokować i domofon dzwoni. To chyba Maksiu w ogóle. Tak? Czy do ciebie ktoś? Halo? Dzień dobry! No, wygląda jak młody Budda trochę. No! No, tak, młody Budda. Dlatego mówię, że to, wiesz, to że on chce, to że to wszystko tak, tylko konferencja jest właśnie, mówię, po to, żeby ogłaszać, bo robić te, oni tam robili, wiesz, on jakby, każdego po tym, po każdym kącie tego stołu szukał i prosił, może ty ze mną zawalcz. Srokosz się zagotował, bo powiedział, że ty nie no, jesteś jakimś, kurwa, psem, żebyś ty mówił, tak, wiesz no. O co chodzi. Nie jestem twoim kurwa zwierzęciem, żebyś ty mi mówił kurwa z kim ja będę walczył, mordo. To jest pierwsza sprawa. Przyjdzie pora, będziemy się lać po kurwa mordach. A w ogóle a propos Soroko, to jego przeciwnik Stifler, co powiesz? Bo ja to... Słuchaj, no Stifler jest ogólnie kamikadze zabójca. No wziął z Popkiem, to prawda Popek się troszeczkę według mnie nad nim zlitował i wygrał tą walkę w taki sposób, że za dużo nie miał krzywdy. Bo myślę, że jakby taki Stifler dostał walkę ze mną, pomimo tego, że go bardzo lubię, to bym mu tak wpierdolił przykładnie. Nie próbowałbym go znaleźć, bym tak wpierdolił, żeby po prostu już się oduczył MMA na przykład. Kurwa, no może on nie Stifler... Prezentuje sobie zawodniczo, tak nie? Zrobi. A ja go bardzo lubię ogólnie Stiflera, pozdrawiam serdecznie. Tak, ale gadamy teraz ja o niej. Ale mówię, że tak, że powinien taki dostać pierdol, żeby przestał już tak po prostu brać takie trudne walki, trudnych przeciwników i myśleć, że jest przez to fajny. O. No, dokładnie, tutaj zresztą, słuchaj, on powiedział taką jedną rzecz, że on nie trenuje w ogóle, ale teraz ma jeszcze przez 6 tygodni, gdy się przygotuje i tak, wiesz, na Soroko taki no typowy zabijaka, no wiesz, to jest gość, który po prostu... Nie, Stifler to jest typowy jackass. Wychodzi kurwa po prostu i chuj, tak, i cześć. Znaczy za co też oczywiście trzeba mu oddać ten szacunek, no bo trzeba być źle pierdolniętym, żeby wychodzić do Popka, nie być przygotowanym, znaczy ja bym wyszedł do Popka. Bo on ma jedną walkę, tylko z Popkiem, tak? Tak. Wcześniej. No ja nawet dzisiaj też obejrzałem. Ale właśnie wracając do tego, że oni tam się, wiesz, szukają tego poklasku, tam szukają przeciwników, no ale powoli już to tak zaczyna w tych federacjach wyglądać. Wręcz to jest wymóg, jak nieraz bokser mówi dymcie, wiesz. To już jest takie, żeby dymić. Widziałeś, Adrian Cios tam odwalił. Znaczy ja widziałem tylko takiego mema, że mamo, czy kupisz nam Władcę Piekieł? Mamy w domu swojego Władcę Piekieł. No i pokazują tego właśnie Adriana Cisa, tak, który odpierdolił identyczny, praktycznie jeden do jeden pokaz, jak ty tak mówisz, wykuł na pamięć, no. Podpisałem pakt z diabłem, jeden i drugi zostanie zniszczony! I to wyglądało trochę jak... W ogóle początek tej gali był dużo bardziej... I dynamiczny, i może ciekawy, ale kurwa patologiczny, bo na początku to był jakiś tam gość od Alana Kwiecińskiego i on właśnie z tym czasem mieli, tak. I latali się tam, tłukli, bili i tak dalej, no i później te dwie laski, kurwa, nie wiem kto to jest, bo nie za wiele o nich informacji o, znalazłem. Ale właśnie mam o nich też fajną ciekawostkę. Ja pierdolę. Słuchaj, powiem on ci... robił tobie loda czy nie? Nie, mi, kurwa, twoja matka to szmata, twoja... Nic takiego nie było. A z Kubańczykiem, co kurwa obskakuje z każdego z kanału, to może mi kurwa dowody, dziwko, no to... Takiego no nie kurwa, skarłem się ruchała. No nie wiem, no w sumie nie, bo nawet on by cię nie chciał. Kurwa, jest pewien poziom taki i wkurwia mnie to, że nikt ich nie uspokajał. Dopiero jak zaczęli na swoich matkach i babkach jechać, to Kasia powiedział spokój, ale za chwilę znowu wróciło, ty nie kochasz swojego dziecka. Co to są kurwa za argumenty do przeciwnika, z którym masz walczyć, chłopie? Powiem ci tak, to przy nich... Co by nie mówić, to Murańscy mają klasę, przy tym co te dwie laski kurwa gadały. Bo tam był generalnie kłótnia, która robiła pałę kamerzyście i miały na siebie kurwa dowody. W końcu Kasia powiedział, to w końcu robiłeś się mu tą pałę, czy nie, bo już nie mógł wytrzymać. Ale wiesz, ty kurwo, ty szmato, ty dziwko, ty tylko za to, że dajesz dupy, to masz zdjęcie gdzieś w internecie. Kurwa chłopie, no i
i oni na to pozwalali. Całe szczęście, że tego nie widziałem. Nie, niesmaczne. Ale słuchaj, mam tutaj mój asystent przygotował mi coś takiego. Zobacz, kilka dni temu odbyła się konferencja Premier, na której pojawiła się Queen. Dziewczyna zachowała się bardzo dziwnie. No ta dziewczyna jedna z tych dziewczyn. Nie, to nie ona. Queen to jest która? Nie. Ta była później. Kolejna. To nie o tej. A jak już zacząłem, to już skończę. Nie, to mów o niej. Ta co pieska ratowała, ale operowała, ale leczyła, ale operowała, ale pokaże paragony. Dziewczyna zachowywała się bardzo dziwnie, a także przewróciła się kilka razy podczas chodzenia. Tłumaczy to chujowymi szpilkami oczywiście. Tak. Po powrocie do domu odpaliła live'a i po chwili powiedziała, że zaraz wróci do widzów. W tle mogliśmy usłyszeć dialog między Queen a jej chłopakiem. A to? Dosypać? Nie mów takich rzeczy na live'ie, bo to słychać. No i co myślisz? Co myślisz, o co chodziło z tym dosypać? Czy dziecku po prostu bebiko więcej do butelki? Nie, ja uważam, że oni mieszkają w domku jednorodzinnym i dosypuje do pieca węgla, bo jest zima. A to bardzo nieładnie, Queen, bo już nie palimy w takich smrodziuchach i nie trzeba, bo to jest smog w Krakowie. A on jest z Krakowa? Kurwa, wszyscy wiemy, o co chodzi. Nie, jest, ale, tam można, ale wszędzie jest smog. Tam akurat można, ale może można walić koks do pieca. Może właśnie tam można walić koks do pieca i by się zgadzało. Słuchaj, wszystko. Arku, ja obejrzałem ją całą i powiem ci jedno, ona nie była tam najdziwniejsza. Tak, wypierdoliła się kilka razy. W ogóle nie, to był jakiś ciężki dramat, ale w ogóle ona z dużym wyrazem sympatii tam z publiczności i tak się spotykała. Nie wiem, i z tym pieskiem tłumaczyła i paragony pokaże. I najlepsza polska dziennikarka powiedziała w końcu, że pójdzie z nią do weterynarza i ustalał raz na zawsze, czy wyłudzała to, bo ona podobno zrobiła zbiórkę na operację psa, ale to nie było na operację psa, czy nie ma psa, czy pies nie jest chory, tak? Czy nie wiem, czyli to może zrobiła może psucycki. Na operację suki, ale miała... Sutek, operację sutek, a nie suki na przykład. Nie wiem, to tu jakaś drama, ale ona podejrzewa, że z dziewczyną Kruszwila ma się bić, tak? Chyba. W ogóle tam było, w ogóle powiem ci tak, ta konferencja powinna być, ta cała gala powinna być pod patronatem PSL-u. Bo tam jest taki nepotyzm, tam kurwa ciotki, wujki, tam tak, Kruszwil kamerzysta i Kruszwila dziewczyna. Się bije, te dwie laski się kłóciły o to, kto robił kamerzyście pałę, czyli też to samo towarzystwo. Aha. Tam generalnie przyszli wszyscy kurwa swoje rodziny. Z jednego gangbangu, którzy byli po prostu. Dokładnie tak. I siedzi Jacek Murański, siedzi młody Murański gada, a tam kurwa przy telefonie siedział stary kurwa Murański. I tam generalnie ci mówię, tam wyszło na to, jak jedna kurwa, rodzina jak to jest, komunie były i się zebrały i się będą napierdalać. No bez kitu, bo gdzie są pieniądze z komunii? Chyba tak. Serio? No, ja kilku osób tam naprawdę nie znałem. Pierwszy raz nawet musiałem właśnie googlować, co to jest. To nie jest akurat dziwnego, bo ja jestem człowiekiem mało obeznanym w social mediach. W YouTubie teraz po prostu przez ten nasz projekt troszeczkę więcej. Mhm. I nie wiem, czy to był dobry pomysł, bo moją głowę kurwa tyle niepotrzebnych informacji i rzeczy. Nie wiem, nie wiem. Lepiej się zacząć w ogóle edukację, studia jakieś zrobić fakultetowe, kurwa, niż zajmować się tym. Ale dobra, niech będzie. Jak coś mądrego mówimy, to ludzie nie chcą tego oglądać, więc trzeba gadać o głupotach. Przechodzimy do następnego tematu? Jaki mamy następny temat? A w ogóle prawie już tego przejrzeliśmy, ja tak kurwa, czy te 3 godziny zmarnowane z mojego życia, już chyba, ale chyba już wszystko. Już chyba. Aha, co jedno chciałem powiedzieć, co mi się by, jakby nie cała kurwa jebana reszta, przepraszam, że aż tak nie, to podobała mi się ta oprawa i ten pomysł ze tym Squid Game. Czyli ten stół trójkątny dokładnie i oni mieli fajne przebitki, tam był taki kurwa film dość dobrze zmontowany, jak tam oni się budzą, niby w tej kajdankach się napierdlają, zajebisty montaż, parę złotych na to poszło, widać, że to było dobrze zrobione. Ten stół i te całe maski, takie okultystyczno-hedonistyczne, fajne. Oczywiście też lawina jest komentarzy, że to sataniści, oni czczą tam satana. Kurwa, nie mówmy o debilach, którzy są w internecie, ale to by było fajne, gdyby nie cała reszta, no bo siedzisz na wielkim fotelu w garniturze, a myjesz swoją matkę z kurwą, no to cię pozbawia tego garnituru, tego stołu i tych pięknych krewetek na talerzu. Dziękuję. Tak. Słuchaj, chciałem ci jeszcze właśnie, już kończąc temat Prime'u, jeszcze ostatnią scenę, która tam powiedział coś Jacek Mądrego, bardzo mądrego kurwa właśnie, Jacek Murański powiedział coś bardzo mądrego, aż rzadko mu się to spotyka, więc posłuchajmy tego. Każdy z nas w internecie nosi maskę, ale tylko nieliczni mają ten przywilej, że mogą ją zdjąć. Dziś ja mam ten przywilej. I pamiętajcie, ludzie wierzą w to, co chcą wierzyć. Ludzie wierzą w to, co chcą wierzyć. I to jest całe podsumowanie całego Jacka Murańskiego. On im tak to sprzedał, że oni w to uwierzyli, oni w to chcieli wierzyć. Oni do samego końca, wszyscy, nawet ja w to uwierzyłem, kurwa, i do samego końca wychodząc w rzymskiej klasy do niego, serce mi było szybciej, co on, kurwa, tak, potrafi, jest przechuj, na pewno mi wybije, kurwa, oczy, tak, wydubie, tak, jaja mi, kurwa, samym zaklęciem, kurwa, kupię sam. I to właśnie jest mega podsumowanie. Ludzie wierzą w to, co chcą wierzyć. I
A ja jeszcze w takim razie jedno, jak już z nami skończymy ten prime, to chciałbym oddać jeden szacunek dla młodego Murańskiego, który kurwa naprawdę tam jak na tą konferencję trzymał poziom. Bo on parę razy, jak ktoś się już obrażał poniżej poziomu, ten bodajże właśnie, ten mówiłeś, ty z nim walczyłeś, mówi, słuchaj, jesteś coraz dalej, z walki ode mną, ze mną, bo on zaczął podburzać te jakieś tam konflikty, tak kurwa chamsko. I on te trzy razy przywołał ludzi do porządku i naprawdę, jak na ten poziom konferencji, to on trzymał, trzymał naprawdę wysoki poziom. Zobacz, co się w ogóle dzieje, człowieku. Nagle Murańscy mogą być wyżej tak, poziom tak, niż cała reszta. Dlatego, kto tam był. I ostatnia teraz rzecz, a propos, pamiętasz, ostatnio rozmawialiśmy a propos tego, że nie stać ich na logo i nie wiadomo, jakie tam są pieniądze i dalej, tego nie wiemy. A wiesz co, jakie padło pytanie? Padło pytanie do kamerzysty, o, jeszcze kamerzysta, którego w ogóle nic nie wiedziałem, nie znałem. Oni w ogóle z Kruszwilem, ich rozmowa, spoko. Nic do ciebie nie mam, nic co było, to było. Oni próbowali, a nie jesteś zły? On podmawiał tą dziewczynę. Ale już wiem, że nie macał, a tamten, ale jednak wyszło, że nie macałem, dobrze. Ale może macał, ale ci wszyscy, a oni kulturalnie to odpowiadali, odbijali. Kamerzysta w ogóle bardzo spoko. I jedna rzecz, padło pytanie do kamerzysty, czy twoja garza na tej gali będzie rekordową garzą we Freak Fightcie? A on powiedział tak, z całą odpowiedzialnością tak. Tak jak powiedzieli na konferencji, oni zasugerowali to, że garza jest... jest rekordowa, no to podtrzymuję chyba ich słowo, no bo wydaje mi się, że nikt do tej pory nie otrzymał takiego wynagrodzenia. Czyli co, że myślisz, że dostał bańkę? Nie wiem ile dostał, kurde, i nie wiem co oni mówią i skąd by też, kurwa, no mogliby wiedzieć, jest Casio, jest to, mogliby wiedzieć jakie są inne garze, ale takie, ja tylko mówię, padło takie pytanie i taka odpowiedź. Myślisz, że pod publikę, czy myślisz, że naprawdę oni chcieli pokazać, że tam są pieniądze, czy tam są potężne pieniądze? Słuchaj, oczywiście może być też pod publikę, ale jeszcze inna rzecz. Kamil Birka, słuchaj mój drogi, jest współwłaścicielem kancelarii adwokackiej, więc mogą się tam jakieś pieniądze za nim. On ma 70% udziałów, więc to jest wiesz, Bartek Szuba, tak jak ci mówię, ma 30%, współwłaściciel Fenu. Ale aż największe dotyczyły w Rykwajcie, myślisz, że Fame z całym swoim Fame teraz już na pewno ma grubę no to i myślę, że on... tam było już milion, już był za walkę, więc jeżeli rekordowy, to co on, 1,5 miliona no właśnie, walkę, no właśnie takie to dla mnie, która powstaje dopiero, federacja, która jeszcze nie miała ani jednej, gali, wiesz. Czy mając swoją kancelarię adwokacką, czy to są jego taty, kancelaria adwokacka, masz tyle pieniędzy, żeby wydać kilka milionów na pierwszą galę i zaryzykować? Tam można znaleźć jakichś sponsorów. Kurczę, nie zwróciłem uwagi na to, a to właśnie słabo jako detektyw. Jak czy tam były na ściankach, jacy byli sponsorzy? Nie, nie widziałem nic, nie widziałem co? Nic. Nie było w ogóle, nie tak? Było nic. Na ściankach nie było sponsorów. Nie było kurwa niczego. Czyli nie ma, zobacz sobie Fame MMA. Ile ma sponsorów dokurwione, każdy płaci, wiem mniej więcej ile się płaci, bo też chciałem ze swoją firmą CB tam być, wiem ile kosztuje bycie na takiej ściance, więc wiem ile to jest pieniędzy. Tam nie było tego, więc nie ma było się. nic, ani jednego najmniejszego logo najmniejszej kurwa firmy. Tam jedyny hajs, który był, to była bluza Balenciagi na Stiflerze i okulary Dita, które miał Stifler, który mówił już nasz szanowny kamerzysta, montażysta. No ale to widzisz, takie okulary ma się nasz operator, więc tu są potężne pieniądze. Tu są stole, moi drodzy, kurwa, pieniądze. Są potężne. Poczekaj, gdzie jest przykład Porsche, kurwa, bo znowu go nie ma. Co kurwa, nazwijmy. Czekaj, kurwa, jedziemy. Dobra, nie popisujmy się. Nie, ale to, kurwa, to jest bardzo dziwne, bo słuchaj, a te sytuacje, gdzie jakoś dla Murańskiego ten przeciwnik się nie stawił. I o tym oficjalnie mówili, nie powiedzą kto, wyjaśnił to później, ale się nie stawił. Szukałem. Nie, bo Murański też powiedział, że miał tu być kto inny i dlatego przyjechałem tutaj i za to przepraszam tą Casio. Sorry, ten chłop się nie stawił, wyjaśnił to później na Instagramie, z kimś było dogadane, więc jak są tak ogromne pieniądze. Ale skąd wiesz, że wyjaśnili to? A myślisz, że to nie było tak, że nie mieli właśnie i zestawili ich po to, żeby może akurat spróbowali, że może będzie, bo też nie mieli dla Pawła Dworskiego, że może akurat go sprowokuje, może mu powie, no kurwa, akurat pokonaj mnie, nie mieli, akurat to nie musisz nie pokonywać tańcula, ja pokonałem tańcula, jak ty pokonasz mnie, to jesteś lepszy niż tańcula. I wiesz, ale nie zadziałało na Murańskiego, może tak chcieli. Nie, no masz rację, akurat ten nie miał przeciwnika, akurat ten nie miał przeciwnika, akurat podobna akurat waga, akurat mogli, a tak. Wszyscy inni mają. A mniej więcej podobna waga i to by się zgadzało. Bo tam były trzy części, zwołali akurat na tą samą część, żeby siedli koło siebie. Nie, no to było zaplanowane, ale to tym bardziej świadczy o tym, że tych pieniędzy ogromnych nie ma, no kurwa, za pieniędzmi idą zawodnicy, ludzie i się proszą. Tutaj trzeba było ich łapać i wiesz, i na chama jakby łączyć i nagle najwyższa garza w historii walk freakowych. Takie padło pytanie, kamerzysta mówi, że z całą pewnością tak. To właśnie on, nie odpuszczył, że on dostał. Słuchaj, papier wszystko przyjmie, a na powiedzieć też można kurwa wszystko. Nie ma dowodów, dopóki nikt nie pokaże ci przelewu, a nikt ci tego przelewu nie pokaże. Ale sorry, mieliśmy już zejść z Street Fightów, ale muszę ci jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo ostatnio rozmawialiśmy o Parisie Pratinowie. I mówiłeś, że on ci powiedział, że on za chuj nie zobaczy, tak? No to zobacz, popatrz, co znaleźliśmy, co w naszym researchu znaleźliśmy. Czy widzisz to tutaj? Tak.
Tak, ja widzę to cały czas. Widzisz, ale trenuje. Trenuje. I to wcale nie jest tren, tren bolą, tylko jest na treningu. Ja obserwuję pani sam, więc widzę to codziennie. Tak, tak, tak. Bodajże jakieś te, tu w Krakowie. Tak, głęboki studio. Tak. No. Trenuje, trenuje. No zawsze trenował. Przecież on trenował z tym. U Karola Łopaty trenował. Tak, ale u kurde z Salimem trenował swojego czasu. Przeszkadził z nim vlogi, razem trenowali, razem sparowali, więc on zawsze trenował. No ale wrzuca to, myślę, że wrzuca to na Instastory. Wiadomo, sobie trenuje, nie musi tego wrzucać. Mówią, że walkę, że z tym, tu z Majewskim. On teraz to wrzuca po to, żeby podkręcić może atmosferę, może, dojebać Oliwy do ognia. Być może mi to samo też powiedział, żeby to szło w świat, że nie, bo że jestem niedostępny. No wiadomo, że czasami panna, jak mówi, jestem niedostępna, to jeszcze mówi, bardziej się na nią napalisz. To mówi, kup mi tak. Najdroższego drinka, znaczy w lokalu, to może o to chodzi. No, albo wsuć mi tabletkę gwałtu. Przepraszam, Filip, oczywiście to nie o tobie. No też wiesz, nie wiadomo, czy bokser nie posunie się do tego, żeby tam coś mu wrzucić. I nagle się kurwa budzi w tym, jak wiesz. Budzi się kurwa w ryjku, nie? Kurwa musi się bić. Dobra, chuj. Ale to bokser, dobre, kurwa. Jesteśmy do działu, jak coś, jesteśmy do działu. Wymyśliliśmy ci kurwa patent, jak Parisa wziąć, kurwa. Ale by było. Dobra. No, to była prywatna rozmowa, wydaje mi się na tyle, co jestem psychologiem, że mówił to szczerze, ale tu się wszystko może zdarzyć. Tu są naprawdę duże pieniądze, jest duże parcie i to była walka stulecia. Ja przypomnę tylko, że on jest na tyle psychologiem, na ile jesteś znawcą, kurwa, sportu walki i wszystkich rzeczy, kurwa, że się znana. Jak każdy typowy Polak zna się na wszystkim. Nawet ojcu latarki nie umiem trzymać, jak samochód naprawia. Dobra. Mówi, mi świecisz, kurwa, czy sobie. Słuchajcie, jutro jest Sylwestry, czyli dzisiaj mamy Wigilię Sylwestra, z tego tak. Już zaczynamy, lepsze tak. Humory. Ho, właśnie, coś się, kurwa, odjebało i wydarzyło. 29, czyli kiedy to było? Czyli wczoraj. Wczoraj, podczas live'a, Daniela Magicala, człowieku, zapukała do niego do drzwi policja. Na live'ie. I go zabrali. Poszedł siedzieć na rok. No, trzymajcie się, spakowany, jo. Spałem szybko, mu otwieram. Dobra, idziemy. Ale to jakiś tam stary wyrok do odsiadki, nie że on coś wyrok, on miał się 15 zgłosić, ale się zgłosił, się spóźnił parę godzin, powiedział, że go nie przyjmą do więzienia, się spóźnił. No i chuj, on to poszedł do domu, wrócił. No i sobie robił live'y cały czas, pomimo tego, że ma zakaz robienia live'ów i udostępniania treści w internecie. W ogóle taki ma sądowy zakaz. Ale to bo on ma sprawę w związku właśnie z działalnością internetową, tak? Tak, przestępczą działalnością internetową, gdzie po prostu patologię szerzył. Aha. I sobie dalej robił live'a i ten na live'a. Dalej szerzył patologię. Ale jak oglądalność. On dostał. Jak psy wchodzą i kurwa cię zabijają, jak oglądalność musi jebnąć. To pewnie oglądalność mu jebnąć. Donate na patki. Wczoraj przed. Znaczy, no, po tym. Jebał, ale... bo ludzie chcieli tego live'a zobaczyć, jak wygląda. No nie ukrywam, też go szukałem, ale nie mogłem go znaleźć. Znalazłem jakiś tam print screenem. No nieważne. W każdym razie. Dostał wcześniej już wyrok. Wyrok na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu. No i miał zaprzestać tej działalności, miał przestać publikować, no ale cały czas to robił. Jego mama już poszła też do więzienia, także z matką razem będą odsiadywać wyrok. Jak to skomentować? No wiesz, no kurwa słuchaj, no sam się prosisz, jeżeli jeszcze jest sprawa w toku, czy już ma wyrok kurwa za to, no to trzeba było to mądrzej zrobić. Weź kurwa, nie wiem, czy on miał z tego jakieś kurwa duże pieniądze, w coś po co to robił. Mamy... To wystarczyło pojechać za Zgorzelec kurwa parę kilometrów, już mu polska policja nie weszła i tego live'a robić, to kurwa to nie jest akurat problem w tych czasach, no nie jest kurwa geniuszem zbrodni, no słuchaj, ale to nie o to chodzi, bo tam w ogóle czytałem wywiad z prokurator i oni nawet nie zrobili wniosku o... areszt domowy. On mógł normalnie bransoletem mieć, tylko nie chciał im się w ogóle napisać, człowieku, zrobić żadnego, wiesz. No oczywiście, jak sam się prosił, że to masz. No, trzeba pismo napisać, trzeba. A to jest, on miał rok, no to tak, do roku możesz mógł sobie... Mógł iść normalnie o areszt domowy, ale oni mieli to wyjebane, w ogóle się tym nie interesowali, nie przyjmowali, no i tak. Brawo. Ale czekaj, właśnie miałem zobaczyć, bo tam były, miałem do tego screena i tam było, jakie tam były donaty, ale nie było tam jakoś dużo tych pieniędzy. 1400? 4,5 tysiąca wtedy? 24 tysiące zarobił na tym live'ie? No to na paczki. Na paczki, na wypiskę, na rok. Na wypisę mu wystarczy. Spokojnie, zapełnienie żelaznej kasy. Na jednym donajcie? Na jednym zajmie? Kurwa mać, Arek. No. Wyłączaj tę kamerę, robimy live. A no to ja też na live dość miałem takie live, że przecież sporo o tym, 14 czy 8, 18 tysięcy mam rekord na live, więc to nie jest... Znaczy no nie jest, no ja nie robię patologii, więc to u mnie to i tak jest dziwne. No to właśnie, no to właśnie, no to nie robiąc patologii, wiesz, łatwiej właśnie zrobić patologię i się na tym kurwa wybić, no ale jaki to jest kurwa content, no. Nie wiesz, jak się wychowałeś na patologii, to nie chcesz potem patologii robić, tylko chcesz być... Wychowałeś się w patologii, to chcesz normalność szerzyć, wiesz. Chcesz założyć normalny dom, normalną rodzinę, święta i tak dalej. A ja ostatnio, nie wiem czy nie powiem głupoty, widziałem tego kurwa co najgorszy mega pato streamowiec, co miał tą kurwa dziewczynę i ona go na łyso się ogolili, bo mieli wszy i kurwa, podpowiedzcie mi. Co pili kurwa wódkę i w ogóle i w ogóle i widziałem jakieś jego kurwa filmiki na TikToku. Ten góral? Marlenka, ta, ona łysa taka kurwa, co było 1000 memów, że taka głowa, księżyc i tak dalej. No kurwa, to już jest taki poziom...
jak jest podłoga, to w kurwę niżej. Nie, tam jest takie ciężkie, tam były takie ciężkie kurwa patusy, tam naprawdę napierdoleni kurwa, oni sobie musieli ogolić głowę, bo chyba mieli wszy bodajże, rozumiesz, na łyso. I ona też, no kurwa, no to jest ten poziom patologii. I teraz ja widziałem jego wypowiedzi na TikToku i ja widziałem filmik, gdzie on się jakby broni, że dobra, udawałem takiego i kurwa chłop normalnie gada. Chłop normalnie gada, bo tak, to taka kurwa patologia, mówił, udawałem takiego i tak dalej, ja jestem naprawdę taki. Nie wiem, czy zauważyliście po komentarzach, którzy pozytywnie odbierają generalnie moją zmianę z podejściem do życia. Jestem bardzo z tego powodu dumny, możecie mi zarzucić wielokrotnie, że kurwa jestem najebany co tydzień i tak dalej, bo to jest już wyłącznie tylko i wyłącznie moja sprawa. Ja zmieniłem podejście do mojego życia, bo nie siedzę najebany z Marlenką w jakichś altankach. Ja się żałuję, bo to jest prawda, że to jest kurwa on. To zrobić siebie tak, to tam, żeby były jakieś donaty, ale wiesz, to taki kurwa już najgorszy, co może być. I to było udawane, to był kurwa, to była gra, masakra. Dobra, jak nie wiecie, o kim mówisz. Słuchaj, no ale to spróbujmy zrobić taki eksperyment socjalny. Też no, to myślały są? Trzeba, nie, no weźmy takich normalnych ludzi, jakiegoś nawet aktorów mniej znanych. Idziemy do jakiegoś miejsca tak. Randomowego, znam takie miejsce, gdzie moglibyśmy to nagrać, tak. Które jest mega bida, mega coś. Tak. Zapierdolmy tam live'a, że oni będą pić i tak. Zobaczymy, czy ktoś to będzie oglądał, czy ktoś, się tak. Coś się będzie z tym działo. Wydaje i się, tak. Potem powiemy im, słuchajcie, to wszystko była inscenizacja, to tak. Są aktorzy, to w ogóle nie była prawda i taki właśnie jest teraz internet, bo taki kurwa jest teraz tak internet. Jest. No, o Ludwiczek, co ostatnio mieliśmy, rozmawialiśmy, czy mieliśmy rozmawiać, a propos, tak, to też kurwa, każdy myślał, że jest tak, a to była też jakaś pewna inscenizacja, to by było grane i tak dalej. Nie? Nawet nie wiesz, ile razy ja słyszę, jak mnie ktoś poznaje na ulicy i gadamy sobie normalnie. Arek, ale ty jesteś normalny, taki jak w internecie. No tak, bo to jest aż dziwne, że ktoś jest taki sam kurwa na Instastory, jest normalnie taki sam, jest taki sam. A nie, że jest kurwa zupełnie inny i wiesz, tutaj, że się jebać ulane kurwy, a jak go spotkasz to... O co ci chodzi? Cześć, jestem Filip, nie? No, tak, to jest tak. Nie, słuchaj, ja mam to samo komentarze na u siebie, że dlatego całą tą moją siłą i dlatego wyglądam tak rośnie, że jestem kurwa normalny, no kurwa kogoś nie lubię. Nie, jak jesteś pierdolnięty, ale jesteś tak samo pierdolnięty normalnie na TikToku. O to chodzi, nie ma tej różnicy. Tak. Ja myślałem, że kurwa gościu z TikToka, co odpierdala, że zaraz spotkasz go, on tak się zachowuje normalnie. Tak jakby przetrzykuje się, ale on tak. Taki kurwa jest, z nim tak wygląda rozmowa normalna. On nie, że on mnie przekrzykuje, on po prostu tak zawsze kurwa tak. Ma, to nie dokładnie. Jest nic. Teraz jest za sobą, bo musi się strofować kurwa i nie jest sobą. Ale o bo... tym mówiłem, naturalność, naturalność. O czym mam dalej przygotowane? No w sumie nie mam nic. A nie mam, mam na deser kurwa McDonald's, człowieku, od 5 stycznia nowa kanapka Drwala, mój drogi. W McDonald'sie będzie dostępna kanapka Drwala ze smażoną cebulką, ale będzie można kupić ją tylko przez aplikację. No i chuj. W ogóle z tym Drwalem to jest dla mnie kurwa dziwne. Nie wiem, czy za granicą też tak jest, że jest jakaś kanapka sezonowa, czy jest to fenomen w chuj. Jak byłem w Stargardzie, słuchaj, wiadomo, że się nałożyły na to restrykcje covidowe. Pierwszy raz coś takiego rzeczy widziałem, przyrzekam ci. Kolejka kurwa na 20 minut przed McDonald's, bo nie wpuszczali. Tyle i tyle osób mogło wejść i normalnie kolejce i wszyscy po Drwale. Tak. Ja wiem, jak tego Drwala rzucają, to ja kiedyś ja jechałem gdzieś kurwa przez Polskę, właśnie chciałem zatrzymać zjeść, a nie wiedziałem, że tego Drwala rzucili dzień wcześniej czegoś tak. I koniec, wszystkie McDrive'y zapane. Ale powiem ci jedną rzecz. A to jest za granicą, czy to jest tylko w Polsce? Nie, ja też kurwa nie wiem, to jest fenomen kurwa polski. No pewnie nie Drwala, bo to jest takie polskie kurwa. No to by ale... się nazywało jakoś tam, nie wiem, jakoś kurwa. Tak, jak się nazywa Drwal po angielsku? Drwal. Tri-cutter. Nie chodzi tu o trzy. Ale wracając do kanapki Drwala, to jest jedyna kanapka, podwójna kanapka Drwala z jedną kanapką, gdzie ja jem jedną kanapkę, jestem syty. A tak to musisz pierdolić, kurwa, frytki, tak. Kanapkę, do tego wziąć jeszcze mniejszą kanapkę. Jest jebana dobra. Tak, człowiek, jest jebany ten taki standardowy, ja czasem biorę szpikarnia, standardowy Drwal jest kurewsko dobry. I to jest dla mnie fenomen, że on jest tak dobry i ma takie powodzenie, że on nie jest cały rok. No może jakby był cały rok, to by nie miał takiego powodzenia. No aczkolwiek, aczkolwiek, kurwa, ja go tak człowiek lubię, ja tam gdzieś nie strzelam, nie czekam, tak jak mówisz, w kolejce, że będzie jutro, po prostu jak jest, to go biorę. Po prostu jak jest, to go biorę i on mi najbardziej smakuje. Więc tego kurwa go nie ma cały rok, no ale chuj, no to tak też w polskim McDonaldzie. A czego tego przez aplikację? No właśnie pewnie przez to, żeby bardziej ludzi, więcej ludzi wykupywało tę aplikację. Wiesz jaka ta aplikacja jebana jest? Ale o co ty przejeżdżasz koło McDonaldu, aplikacja ci pik pik, wstąp do nas! Chodzi o tak samo z matczakiem po to, żeby sprawdzić, ile osób w ogóle tak naprawdę kupiło, aha, żeby sprawdzić, aha, żeby... Okej. Okej, czyli sprawdzają swoje po prostu tak jakby marketingowe działania, czy to coś przynosi. Ciekawe w ogóle jak właśnie poszło z tym matczakiem, z kanapką maty, czy było to warte w ogóle tyle pieniędzy, ile musieli zapłacić, czy zwróciło im się to marketingowo. Nie wiemy ile, ale na pewno ile sprzedawali tych zestawów. Ciekawe. Słyszałem, że komuś innemu proponowali, ktoś się nie zgodził. Kurwa, nie pamiętam komu. Wie ktoś? Soblowi. Tak, chyba tak. Podobno. No. Ten, który to jest wszystko na dzisiaj, co mnie stać, na razie. To był sobie w Ostródzie. Dziękuję wam bardzo. To było 100% mnie dzisiaj.
Bo no co wyszedł z koncertu? Tak no ale słuchaj, kurwa, artyści są jednak ludźmi takimi, bo ja teraz też powoli będę artystą do niego, są bardzo wrażliwymi ludźmi. Na przykład, ja się wcale nie dziwię, że on na przykład nie miał dzisiaj kurwa, weny ale ludzie zapłacili pieniądze, dobra, no żeby go wiem, zobaczyć, tak. Mógł przynajmniej tak poudawać, kurwa, nie że to udawać. Ty przychodzisz, to jest jakaś umowa wiązana, bilet jest kurwa taką umową między artystą a tobą, że on wykona coś, a nie wyjdzie, powie, on kazał im trochę pośpiewać i powiedział, że pierdoli i wyszedł. No kurwa, no hello, wiesz, jakby wszedł do fryzjera, by ci tutaj obkrył, no dobra, nie mam siły, mordo, spierdalać. No nie, no dobra, ale dobra, no ale ty musisz zapłacić. To wszystko na czym jest stać. Bo bilety już no zapłaciłeś, nie odda. Wiesz, fryzjer wziąłby kurwa tam, nie wiem, stówkę no nie. I wrzucił za ucha, mówi, wszystko na co by stać dzisiaj, no, no nie, no nie, no niestety, tutaj jest to jest słabe. Nie on sobie będzie wrażliwy, kurwa, na płycie, w utworach, kurwa, wiesz, jak nie przyjdzie studia nagrań, no to on tylko straci, bo zapłaci drugi raz za sesję, kurwa, to będzie bla, bla, bla. A jak już jest na koncercie, tu przyszli, kurwa, ludzie, to są najczęściej gówniarze, którzy, wiesz, za tą stówkę od matki wzięli, gdzieś tam dojechali, no to było chujowe, nie? No, no tak, no to jest. No mógłby sobie na przykład załatwić jakiegoś dublera, mógłby sobie pomocno, to idzie podobno, i da to się to zrobić. Kurwa, ja tam słyszałem, nie wiem, czy to Britney Spears, czy coś. Kurwa, czas w jednej chwili w trzech miastach koncerty grała, chuj wie, jak ona to robiła. Człowieku. Nie, no miała to. No to Ameryka, człowieku, tylko Stifler rozumie Amerykę, bo Stifler tylko kultura amerykańską. Widzisz ten jego wywiad, że on, bo na górę jest prekursorem w Polsce z lifestyle amerykańskiego, jest piękny wywiad, musisz go zobaczyć, jak nie widziałeś. I mówi, no wszystko, a ja nie lubię polskich filmów, polskiej muzyki, nie lubię. Tylko amerykańskie, a to mówi... Okej, no ale też jakby wydałeś piosenkę polską. No bo nie znam angielskiego, nie? Gdybym znał dobrze, na dobry akcent, to bym po angielsku śpiewał, nie? Przysięgam ci, kurwa! Wszystko, co amerykańskie, wszystko po polsku, no bo nie umiem angielskiego. Kurwa, czego prekursor lifestyle'u. Karta na czasie YouTube? Chcesz usłyszeć? Możemy przeglądać tą kartę. Kurwa tak. Mać, no ja to się zdziwiłem pozycją numer jeden. Wiesz co, ostatnio Boxel, mam nadzieję, że to nie jest włączony film jakiś porno. Nie, może nie. Boxel. Gorzej, ty masz moje zdjęcie na pierwszej stronie, może ja, kurwa. Ja pierdolę, to nie jest to dramat, odkrywaj. Dobra, mamy na czasie. Zaraz to jest pierwszy. Masny Ben, to wiadomo kto to jest, z Boxtel, tak? Tak, coś tam freeze. To był, ale kurwa z Freezem. No ale i... to jest ten kawałek już był, czyli zrobili jakąś śrubkę? Ja tego nie słyszałem. Dodany dzień temu 3 ale miliony. Ale patrz. 3 miliony od wczoraj. Ale jakoś koresponduje ci to Boxtel z Freezem? Dla mnie są tak odległe, kurwa, galaktyki, tu cukierkowe jednorożce, kurwa, tęcza, cukiereczki, słuchaj, chmurka no biega. No właśnie, o to chodzi. YouTube już po prostu jest facet. Tak wymieszany, że już mnie nic tutaj nie zdziwi, tak naprawdę. Każdy twórca się zna z każdym, mnie, każdy z kimś. Mnie to mocno zdziwiło. Ale poczekaj, przecież kawałek Yo Mama, ale już był taki kawałek. Tak? Przecież był taki kawałek. A co to jest, jakiś cover? Nie. Ale patrz, widziałeś to tam tekst? Bro? Czyli bro kolejny? Czekaj, dam ci... Dobra, ja tego nie oglądałem, słyszałem tego jeszcze, także... No właśnie, to to był? Ale to przecież inaczej. Jak to było? Zrób mi loada, kurwa. No to nie wiem, ale tam to było okej, okay. Ale kurwa, oni są tak zrobiły galaktyk dla mnie. Ale pasują ci oni do siebie? Nie dziwiło cię to? Nie, nie dziwi. Nie, tylko już wszystko widziałem. Drugi, numer dwa, kurwa, Disco Boys, zajebista. Kurwa, TikTok, no, ty tam nie siedzisz. Kurwa, TikTok od miesiąca, kurwa, błagał, żeby nagrać do tego trend. Jest czasami coś, że widzisz, że jak nagrasz jakieś piosenki, potańczysz czy poskaczesz, to będziesz miał wyświetlalność. TikTok tak. Po prostu, to po prostu, kurwa, to prawie ci chodził za tobą TikTok, tak jak McDonald's do nas, to nagraj tej piosenki. No i nagle widzimy Kostakowskiego, nie wiem, czy on jest poza TikTokiem znany, chyba jest, czy jest? TikTokerem jest, no? No, z tyłu mamy tego Narcyza Cesarza i kupę TikTokerów. Też nie wiedziałem, że to oni. Jak TikTok mówi, zagraj się do tego, no... Wiesz co, przeważnie robi się w drugą stronę, to teraz się układa wręcz kawałki pod TikTok. Jak już jesteś na etapie tworzenia kawałku, wymyślasz tak, taki tekst, tak, krótki, żeby... Wystarczy, że oni dali 10 sekund na TikToka, nie było całego kawałku. Kawałek miał premierę bodajże 2 czy 3 dni temu, powiedzmy, nie wiem, no ile powiedzmy, 2 dni temu, tak, dokładnie. A od miesiąca, może nie od 3 tygodni, TikTok weź nagraj, ale do 10 sekund refrenu. I nikt nie wiedział, co jest wcześniej, co jest później i kto tam gra i śpiewa. Mm-hmm. Czyli zrobił taką ciężką zajawkę TikTok, oni pewnie z TikTokiem, i nagle, wiesz, nagle to jest na drugiej karcie, to taki chujowy disco polo, chujowy, jak na drugiej karcie, na czasie. I o czym mówię? Numer 3, Team X. Czyli dlatego o tym mówię, tak,
Tu mix, kurwa, dwóch gości z dwóch galaktyk, ale jakichś tam youtuberów. Tu tiktokerzy, nagle. Tutaj druga team ekipa. Team X to jest team X, tak, druga ekipa od tych. Ale zobacz, trzy pierwsze... A, cię, blok ekipa, czyli też ekipa, kurwa. Prawo ulicy. Ale chodzi, wiesz, trzy pierwsze, zobacz, to nie są już, kurwa, nie, to nie są nawet piosenkarze, to nie są, to jest, kurwa, zbiórka jakichś celebrytów na dwóch galaktyk, żeby zrobić coś razem, żeby miało wyświetlalność. I to ma wyświetlalność, i to chwyta. Tu jest 3 miliony, kurwa, no, jeden słuchaj, ale to są też, widzisz, zarąbista blondi, słyszałem to tylko raz, Mercedes się trąbi. Człowieku, to jest prosty w chuj, to jest, kurwa, jak to może nie być hitem, człowieku? Ja to może zawsze się wychowałem i mi Disco Polo gra, kurwa, gdzieś tam w serduszku. Disco Polo mi też gra w serduszku, ale Disco Polo nie jest nigdy na drugim miejscu, kaczy na czasie z 2 milionami wyświetleń, rozumiesz? A tu dlatego to gra w serduszku, bo to była ładna kampania na TikToku, bo to są TikTokerzy, bo tu podejrzewam, że wiesz, dwóch czy trzech to śpiewa, czy jest autorami, ale cała kupa tamtym teledysku swoje twarze pokazuje i każdy ma swojego ulubionego TikTokera, więc to kliknie. Czekaj, bo tu mój asystent mi napisał, to piosenka Farruko Pepa, co to piosenka? Puścić ją, tak? Tak? Pójdźmy zatem taką piosenkę. Dobra. Farruko Pepa. 5 milionów. O kurwa. Nie mam ale. No i co? To ten Brotus, czekaj, ten Brotus nie rzeczywiście jest jakimś kozakiem. Już tamtej też zapierdolił jakąś piosenkę, nie? Wtedy to tak, osoba Wersow grała, teraz tu. To on nie jest jakimś tym. To po prostu lubi coś zajebać. Przecież to będzie plagiat. To będzie plagiat. Nie pierwszej ekipy. Nie, bro, to bro, według mnie... Nie pierwszej. Ja już właśnie napisałem, że jest Brotus, wiedziałem, że coś będzie zajebane na pewno komuś. Od razu. No niestety, no. Nie, no to jest identyczne, no to jest identyczne. Czyli mamy pierwsze miejsce karty na czasie. Mój drodzy, to jest plagiat, widzimy no to... się kurwa w sądzie. Zobaczmy, no czy tam nie jest napisane, że inspirowaliśmy się tą piosenką. Ja, będzie podkrywaj. Inspirowane utworem, jest! Farruko Pepa. No ale to wystarczy to podać? Wystarczy, że jest inspirowany i już nie ma plagiatu, ja mogę grać? Nawet zacznij od Bacha Wodeckiego, kurwa? Także co pomysł, zainspirowałem się tym, czyli po prostu zajebałem pomysł, zajebałem sample, ale... To są realne pieniądze, to nie jest, to nie jest zabawa, jakby to było dla zabawy, zainspirowałem się, to było się bawię, nie. To jest hajs, to są 3 miliony wyświetleń, to są realne kurwa pieniądze, można tak? Słuchaj, bo ja nie wiem, czy jest tak, że nieraz były takie grube sprawy, że ktoś się zainspirował jednym samplem na przykład z jakiejś tam... Pianino w tle... I już były prawa autorskie, już były przejebane. To mówię, wiesz, na takim wysokim amerykańskim poziomie, stiflerowym amerykańskim poziomie, tam były takie problemy. Tutaj może tak nie być, bo gdzie tam jakiś taki mega turbo, nie wiem jak go się nazywa, Furoko, czy jak mu tam jest, będzie sądził Freeza z Polski, pewnie kurwa, to będzie z Polska. A to już jest 3 miliony, ja podejrzewam, że już mu ktoś doniósł, wiesz, to też nie jest tak, że ten internet jednak jest, wiesz, kurwa, słuchaj, masz głupią aplikację Shazam, gdzie kurwa ją odpalasz i ci będzie widział jako utwór. Są rzeczy, które wyrzucą mu to, że ktoś na jego, i nie wiem, czy danie tylko zainspirowany. Kurwa, zainspirowany to można być, ja pierdolę, mieć fryzurę jak on, a nie pierdolnąć cały utwór, refren co do słowa, co do joty, cała muzyka taka sama, jaka to jest kurwa inspiracja. To się nazywa cover. Nawet moim zdaniem to się nazywa plagiat, no. Cover to... Słuchaj, ja wiem, bo mam akurat kolegę, którzy są w Komodo, którzy zrobili kurwa też stary cover taki, co był kurwa mega sławny. Taka grupa tutaj jest z Krakowa, Komodo, i tam kurwa mieli tego. Ja go spytałem, bo go znam i gadałem z Darkiem, pozdrawiam Dareczku, gadałem z Darkiem, mówię, jak to kurwa jest, bo oni mieli też wyświetleń na tym i grubo. On mówi, wszystko idzie do nich. Do nich. To, że tamten kawałek jest z 57 roku i to, że on ma 1 milion, a my mamy już 10 milionów na YouTubie i że ten przebił, chuj. Tylko wiesz czego? Z koncerty i płyty. Jak wydadzą ten kawałek na płycie, z płyty już mają oni. Ale same jeszcze coś tam muszą z płyty też oddać, ale same wyświetlenia, te wszystkie YouTube, Spotify i wszystko idzie 100% tam. No właśnie. Wiesz, chodzi? No oni mogą na tym wybić swoje. Ale dobra, ale słuchaj, to, wiesz, to jest coś innego. No na przykład też, kurwa, plagiat. Nie, niekoniecznie, a na przykład, znaczy nie wiem, jak to nazwać prawnie, trzeba by to sprawdzić z prawnikiem, ale... Moje to jest plagiat. Chwytak. Przerabia angielskie utwory, amerykańskie i robi je na bekę polskie. No ale to jest to samo. Przerobili tam to było po, nie wiem, po hiszpańsku, tak? Oni to po polsku przerobili. Myślę, że nie, no chwytak robi bekę, kurwa, sobie z tego, wiesz, no zajebali mi końcówkę od konewki. To nie jest beka, patrz, jakiś gościu w kominiarce czerwonej, jakiś to beka jak chuj, normalni ludzie nie chodzą w czerwonych kominiarkach. Masny w ogóle jest chyba projektem bekowym, ale nie, no myślę, że to był bardziej plagiat niż pastisz, wiesz, że pastisz się totalnie odnosił do tego. Słuchaj, w pastiszu jest tak, że każdy wie, jak masz Despacito, to latał Heniek z włosami i mówi, zajebali mi Kiko, ale każdy wiedział, że to jest Despacito, że on tego nie wymyślił. To jest jakiś tam, wiesz, kurwa, pastisz, robienie sobie jaj z czegoś, ale to był kawałek, który każdy kojarzył tamten. A tutaj, jakby nie nasz szanowny
asystent, to byśmy kurwa nie wiedzieli, że to jest czyjeś. To tylko ty wyczułeś swoim kurwa w prawnym nosem. No ale to ale pro, drugi nasz prawny asystent powiedział, sprawdź w opisie, co jest. No i w opisie było, zainspirowaliśmy. Dlatego mówię, czy zainspirowany wystarcza, żeby nie być oskarżony o plagiat? To mnie zastanawia. I czy oni mają z nim, bo też może być tak, że podejmijmy, mają tak jak ten mój Darek umowę, że to z tego idzie hajs tam. Podejmijmy zatem, jest... zatem w komentarzach, podejmijmy tak, debatę. Moi drodzy, jak to jest? Co to znaczy zainspirować się? Tak. Co według was? Czym może być inspiracja? Do jakiego stopnia może się posunąć tak. inspiracja? I czy to, czy takie coś to jest plagiat i czy takie coś może być i czy uważacie, że oni się z nim dogadali, czy jest po prostu jak zwykle bro? I jak zwykle zainspirował się czymś. Zainspirował się Wodecki, zacznijmy od Bacha. Słuchajcie, w międzyczasie właśnie znaleźliśmy artykuł, który za chwileczkę mam przeczytam. W sumie zaraz go zacznę czytać, ale to jest temat iście dla tego oto dziada. S.A. Wardęga. Tropimy skam w internecie, nie mam tylko kurwa malutkiej brody. Zapuszczę, na tym razem przekazuję głos Harkowi. Jaki kanał, taki Wardęga, kurwa. Słuchajcie, Fris w komentarzu pod klipem wyjaśnił, że jo mamale to po prostu jo ziomale. Internauci od razu wychwycili, że gdzieś słyszeli taką piosenkę. Podobnie było w przypadku Shadow z płyty Ekipy. Kto by się spodziewał? YouTuberzy w obawie przed zarzutami o plagiat. Współtwórca tekstu bro, słuchajcie, też to zauważyłem, już był oskarżony przy świątecznym kawałku Wersow, czyli po prostu u niego to jest pośredni coś zajebać. Różnie, to jak się nazywa się ta choroba jakoś, że coś musi... Kleptomania. Sobie... Kleptomania, czyli bro jest kleptomanem najwidoczniej. Dodali informację, że kawałek jest potem właśnie, po tych komentarzach dodali dopiero tą informację, którą wyczytaliśmy, że kawałek jest inspirowany, ale w nawiasie nie dodali, że to bardzo, utworem Farruko Pepas. Czyli to świadczy o tym, że ich zamiar był taki, a nie inny, taki, wiesz, jeżeli inny... Internauci wychwycili i oni to dodali. Na samym dole mieli, gdzieś tak, potem dodał, to nie mieli od początku zaznaczyć, że to był inspirowany, tylko dobra, sprawa się jebła, wybrnijmy z tego, tak? Wardęga pije czy nie, bo nie wiem czy mogę. Myślę, że pije, nie widziałem, chociaż nie widziałem go na wtarze najebanego. Dobra, jebać, nie? Nie śmiejemy się, tak, tu oczywiście. Ale nie, no to słuchajcie, to świadczy o tym, że ten wpis powstał, opis został edytowany i opis powstał po interwencji internautów, którzy znaleźli to, o ich zamiarach, tak? Słuchaj, zamiarach. No inaczej, oni mogli wiedzieć, że się inspirowali, a nikomu o tym nie chcieli powiedzieć. No i ludzie od razu, wiesz jak to są, to teraz słabe, no. Kurwa, teraz ludzie w internecie są naprawdę bardzo tacy, wiesz... Tym bardziej oni są głupi, słuchaj, tak jak, słuchaj, już mieli taki przypał, już mieli to, wiesz, już kurwa z tym było. I dalej biorą tego kleptomana znowu do siebie. Była Wersow też ukradziona, to było już, tam było tyle przypałów, że moim zdaniem... Ciekawe, to ile w domu Frisa zginęło rzeczy w ogóle. Kurwa, ciekawe, czy chmurka jest tam dalej, chmurka! Ale wiesz, to już będzie wiadomo, że cokolwiek oni wypuszczą serio, to będzie kurwa pod ostrzałem, że ludzie będą szukać, doszukiwać się plagiatów, jak już to się kurwa zdarzało. No trzeba być kurwa idiotą. To powiedziałem ja. No, tyle. Także będzie Fame 15, bro kontra Tańcor, kurwa. Chmurka kontra Freeze, kurwa, w ogóle Wersow kontra Sowa i w ogóle, ale kurwa. Nie wyjdę, bo mi zapierdoli szczękę przed walką i nie będę mógł wyjść do walki, kurwa. Co? Chyba to tyle? Tyle, no, tym złodziejskim akcentem. Złodziejskim akcentem. Pozdrawiamy serdecznie, życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku. Bo to gdzieś się jakoś tak wyjdzie. Tak, jak to się mówi? Do siego. Nie, to się inaczej mówi. Chwała ludziom i złodziejom, śmierć kurwom i frajerom. Tym oto akcentem zakończmy. Tymi staropolskimi życzeniami, takimi tradycyjnymi, przy takim stole pełnym miłości, przekazujemy wam właśnie te dobre serce Chmurce, Frizowi i wszystkim. Nie, słuchajcie, kochani, wszystkiego dobrego w nowym roku, to wyjdzie gdzieś około noworocznie. Około noworocznie, wszystkiego dobrego. Jak mu zapłacimy za poprzedni montaż, to może to zrobi, bo jeszcze nie dostał wypłaty. Mój księgowy skontaktuje się z twoim księgowym w tej sprawie. My przynajmniej kradniemy jawnie. Inspirujemy się Freezem. Zainspirowaliśmy się, bro, i tak. Po prostu ci nie wypłacimy, no. No ani wypłacić pracownikowi, to jest ukraść mu pieniądze, bo on zarobi już. On, wiesz, co innego jest jak przedpłata, co innego jest jak on już zrobił. I wiesz, co jest dobre u nas, internaci nie muszą się niczego doszukiwać. Wiadomo, żeśmy ukradli. To jest tak, to u nas jest, tak jest. Może tak. Chamy, ale naturalne, prawdziwe. Pozdrawiamy wszystkich, wszystkiego dobrego. Pozdro.